Cześć, witamy Was dzisiaj z Ojcowskiego Parku Narodowego. Odwiedzimy kilka ciekawych miejsc, m.in. zamek oraz kilka grot. I wchodzimy na zamek. Ojcowie, zapraszam. Do tej pory platforma była takim dość surowym miejscem, jednak jak to w takich miejscach bywa ze względu na bezpieczeństwo. No i mamy niestety barierki. A w dole maleńki parking, na którym w niedzielę trudno znaleźć miejsce. W sobotę również. Zamek w Ojcowie został wybudowany około 1340 roku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Przebiegał tędy szlak z Krakowa na Śląsk i w celu zabezpieczenia dóbr kupieckich powstała tutaj warownia, z której zostało już tylko tyle. Jak sugeruje miejscowa tradycja, nazwa zamku Oczesz, czyli Ojciec, upamiętnia tułaczkę ojca króla Kazimierza, Władysława Łokietka, który około 1306 roku ukrywać się ma w tutejszych jaskiniach. Z czasem nazwa ta, przerobiona na ojcu, przylgnie do osady położonej pod zamkiem. Odnalezione pod kartonem wykopalistowych fragmenty kamiennych obramień osiedlu Gminy. Przedmioty te nie pozostawiają wątpliwości, że w drugiej połowie XIV wieku zamek w Ojcowie należy do najwybitniejszych dzieł architektury obronno-rezydencjonalnej Małopolski. Na znaczenie zamku wskazują też fragmenty luksusowych naczyń. W południowej części zamku znajduje się duża kuchnia, której fragmenty odnaleziono podczas niedawnych prac wykopaliskowych. W jadłospisie ówczesnych właścicieli królował drób, wołowina i wieprzowina, ale też ryby, w tym gatunki przeznaczone dla osób majętnych, jak jesiotr. Mieszkańcy zamku nie przetrwaliby bez źródła wody. Dlatego w centralnym punkcie dziedzińca znajduje się wykuta w wapiennej skale średniowieczna studnia. Na początku XIX wieku zasypano ją do połowy gruzem pochodzącym z zamkowych murów. Legenda mówi o tajnym przejściu łączącym warownię z Ojcowa z klasztorem, który miał istnieć na zboczach Złotej Góry lub jaskinią u podnóża zamkowych skał. Być może studnia skrywa część legendy. Miejsce bardzo urokliwe, jednak cena 18 zł w porównaniu do eksponatów i atrakcji, które tu są prezentowane, moim zdaniem zbyt wygórowana. No i takie też atrakcje tutaj. Jesteśmy pod bramą krakowską, jedną z kilku,
prowadził tędy szlak kupiecki z Krakowa na Śląsk. Brama ma wysokość około 15 metrów, z czego prawa strona jest nieco wyższa. W okolicach Bramy Krakowskiej w 1989 roku odkryto nowy gatunek ślimaka nazwanego niepozorką ojcowską. Jest to najprawdopodobniej endemik, czyli występuje tylko tutaj. Niedaleko bramy znajduje się też źródełko miłości, ale jak na jednym z wycieczek opowiadał nam przewodnik, lepiej nie przemywać sobie twarzy, ponieważ w okolicznych krzaczkach swoje potrzeby załatwiają nie tylko ludzie, ale również pieski. Skała nazywana jest rękawicą lub pięciopalcówką i u góry widzimy wylot z jaskini ciemnej. Według legend tutaj okoliczni mieszkańcy mieli się chronić przed najazdem Tatarów. Nieodłącznym elementem opisu jaskini jest legenda o ukrywaniu się w niej Władysława Łokietka przed czeskim królem Wacławem II. Przyszły król miał w niej spędzić 6 tygodni, stąd takie nazwy jak sypialnia, kuchnia, sala rycerska. Wejście do groty zasnute było pajęczyną, która pokryta kropelkami rosy zmieliła ślad pogoni. Tak zwykły polny pająk uratował być może życie króla Polski. No i do jaskini ciemnej nie wejdziemy. A szkoda, bo tu odkryto najstarsze szczątki ludzkie w Polsce. Ta skałka przed nami to igła Deotymy, ostaniec w dolinie Prądnika. A tu zamek w Ojcowie z drugiej strony. Łukasza czeka jeszcze 175 schodów do dojścia do kas, a później na górny parking. A ja pokażę Wam jeszcze kaplicę na wodzie. Kaplica zbudowana jest ponad potokiem na betonowych podporach, co wiązało się z zarządzeniem cara Mikołaja II, zabraniającym budowę obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, wobec czego kaplicę zbudowano na wodzie.
To już koniec naszej wycieczki po Ojcowie. Trochę przegonił nas deszcz. Jeżeli chcecie tu przyjechać, warto wyjechać od razu na górny parking, ponieważ o tym dolnym raczej jest ciężko miejsca. Tam zapłacicie trochę taniej, jest możliwość też zjazdu busikiem, jeżeli uda się Wam go złapać. Większość atrakcji tutaj jest dość droga, więc sprawdźcie sobie, czy po prostu ceny Wam pasują. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, jest nam bardzo miło. Będzie też fajnie, jeżeli zostawicie komentarz, kciuk w górę lub suba. Do zobaczenia w następnym odcinku.